Teraz zobaczymy, jakie jakości są. Żadne. Wszystkie. Good. Wszystkie. No i to mógłbym zrobić jedną mądrą rzecz, ale to by wymagało ode mnie włączenia szarych komórek. Wow, wow. To się przyda na tę serię, wiesz? Nie, no to ty grasz. Ale to ty grasz. Ostatnio w robocie szef mi opowiadał historię, że klient tam chciał się dzwonić i w ogóle, no to wiadomo, tam trzeba się umówić na konkretną godzinę, zamówić całkę na kola i tak dalej. I tak dzwonią, to jakieś tam krótkie powitanie i w ogóle. I klient takie, no to o czym chcielibyście porozmawiać? I takie, ale to ty dzwonisz. Wow, wow. Czekaj. Czy oni znowu usnęli popałtowanie? Nie, jest popałtowanie. Jest, jest. Jestem ślepy, głuchy. Cześć, Sebastianie. Cześć, Sebastian. Bardzo mi się podoba, że masz jako status sharing the screen, a nie streaming. Co ja chciałem? Na pewno chciałem... Tak chyba będzie dobrze. Znaczy tak nie do końca będzie dobrze, ale cicho. Chciałbym móc. Swoją drogą uważam, że zrobienie półprzezroczystego tła na czat jest najlepszą możliwą opcją dla streamowania całych gier. W sensie gier, które zajmują cały ekran. Tak długo jak czat nie jest w miejscu, w którym będzie przeszkadzał z jakiegoś powodu. Cześć Hitsuru. O, cześć Hitsuru, to trochę brzmi jak ja i moja robota, którą dostałem na najbliższe parę dni. Mógłbym już mieć ją spokojnie zabioną, gdybym się nie opierdalał, tak jak się opierdalam. Monte Fortnite. To jedna z tych rzeczy na zasadzie... Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i absolutnie nie chciałem wiedzieć, że coś takiego istnieje. Monte Fortnite. Ostatnio miałem taki boomer moment, że stoję sobie przy kasie, a dzieciaki naprzeciwko przede mną w kolejce stoją i gadają tylko o Fortnite'cie. Wiesz, takie typowe jakieś tam 11-12-latki, że ten że w telefonach Fortnite grają, ja taki, Jezu Chryste, co ja boomer jestem. Kurwa, ja też myślę o tym, że zaczynam boomerzyć, bo po prostu... Ja o tym mówiłem na którymś z poprzednich streamów zresztą, że... Tak, Lody Freeza, tak... No, lody ekipy? Nie znam się na tych nowych YouTube'a. Za moich czasów to były oktopuski i damy z polonieniem. To były czasy, nie? To były chujowe czasy. Kiedy YouTuberzy woleli sobie trafić do własnego podwórka niż robić biznes i zarabiać z tego, co robią i lubią robić. Niesamowite. Ja to wyniki matur? Nie wiem, czemu wydawało mi się zawsze, że wcześniej były. Okej. A bo to jest lipiec. No. Ha. 4 lipca, owszem. Znaczy wiesz, no teoretycznie matury blisko... Ile? 2 tygodnie się pisze matury? W sensie no, tak zależy... ogólnie. Wydaje mi się, że pierwsze matury są zależnie od tego, jak wpada majówka, tak? Gdzieś między 4 a 7 i kończą się te już ostatnie, gdzieś w ostatnim tygodniu maja zazwyczaj. A w ostatnim tygodniu maja. Bo już tam jeszcze są te wszystkie jakieś tam kulturoznawstwa, historie sztuki, historie tańca, tego typu rzeczy zazwyczaj na koniec wpadają, jak mi się wydaje przynajmniej. Czwarty, dziewiętnasty. Moje, wydaje mi się, że te jakieś takie dziwniejsze, że tak to ujmę, albo w innych językach mogą być na późniejsze terminy. Ale głowy nie dam w tym momencie. Też bo... mi się wydaje, że jakoś w czerwcu. A propos boomer momentów, pisałem maturę 10 lat temu, więc mogę nie pamiętać. Nie, no dobra, 9, ale to nie zmienia faktu. Ej, sam to robisz, a potem nie narzekaj. No wiem. Ja już nawet o tym nie myślałem. Wiem.
Ale skoro przypomniałeś, to nie będę się wahał wykorzystywać. Tak. Spokojnie. Ja pisałem matury 6 lat temu. Straszne. Moje życie było piękne. Nie maruć. Mówisz tak, jakby teraz nie było. Teraz trzeba pracować. O nie. O nie, tylko nie straszna praca. I mean, w próżni. Tak, tak długo jak ktoś pracuje, powiedzmy, w zawodzie, który lubi, to praca nie jest niczym aż takim złym. Mm-hmm. Przynajmniej o ile jest to taka praca, powiedzmy, normalna, tak, a nie, że stajesz o 6 i wracasz po 23 do domu, tak? Bo niektórzy i tak mają. Znaczy, ja zaczynam być coraz mniej usatysfakcjonowany z miejsca, w którym się znajduję. I będę działał, żeby to zmienić, mianowicie poważnie zastanawiam się nad tym, żeby zmienić robotę. No to... śmiało! Ojeju. Słuchaj, ale przez to Hitsuru masz więcej czasu, żeby siedzieć na dupie i robić tłumaczenia. Czyli wszystko się samo rozwiązuje. Wow. O, przepraszam. Nie, no, ale słuchaj. Cześć, Oxide. Cześć, Oxide. Ale słuchaj, Michale. Znam tylko jedną agencję. Tak zwane Right Wszystko Agencja. Oni podobno zatrudniają. Ha! Skoro o tym mówisz, to udajmy się tam i zobaczmy, co mają do nas zaoferowania. Moi drodzy, może wam być skądinąd znana seria Ace Attorney? Nie, pierwsze słyszę. Taki mały znak firmowy naszego kanału Investigations robię na jakieś blisko 10-11 lat. Oj tam. Kończyło się. Tak. Nie marzyć. Więc teraz zaczynamy nową erę, nowe 11 lat, słuchajcie, przychodzenia. Mianowicie wracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Wracamy do oryginalnej trylogii Phoenix Ace Attorney. Pierwsze trzy gry. Phoenix Wright Ace Attorney. Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All i Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Bałem się, że kolega bardzo intensywnie mnie scrollował przed wejściem na wizję. Tak, bo pokazałeś, że można grać w klasyczne gry Ace Attorney i Trials and Tribulations. A później tak, ja jesteś to gówno. Przez chwilę naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy Justice for All nie jest jakoś zablokowany za czymś. Za granicą przyzwoitości. Popnet, który pokazuje na basen, no w sumie. Kiedy wchodzisz na salę sądową po drugiej stronie, widzisz Payna. Także przygoda z salą sądową zaczęła się w 2001 roku, bo wtedy Capcom wypuścił Gyakuten Saiban, pierwszą część na Game Boy Advance w Japonii, jedynie, tylko i wyłącznie. W 2005 roku, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale bodajże w piątym, pierwsze trzy części dostały swoje reedycje na DS-a i angielskie tłumaczenie. Cały czas sobie dziwnie się czuję z myślą, że te gry oryginalnie wychodziły na Advance'a, bo jestem tak przyzwyczajony do rozdzielenia tego na dwa ekrany. Cześć, Marcin. Ja też, nie ma tego sensu. Ja byłem zaskoczony trochę, jak się dowiedziałem, że one wyszły najpierw na Game Boya, bo one mi tak idealnie pasowały pod DS-a. Znaczy, ja wiedziałem, że one wyszły na Game Boya, głównie dlatego, że wiedziałem, że ostatnia sprawa z jedynki jest nowym contentem DS-owym, tak? Mhm. Ale i tak, biorąc pod uwagę, że zaczynałem ogrywanie, jak już były na DS-ie, to dziwnie. Tak czy inaczej, Ace Attorney, których kolejna odsłona, czyli The Great Ace Attorney 1 i 2 wychodzi w tym miesiącu na konsole i na Steama. A my zobaczymy, od czego to wszystko się zaczęło i generalnie plan jest taki, żeby naprzemiennie przechodzić i pewne gry, obecnie są to Residenty, zobaczymy, co będzie później, i Ace Attorney każde. Jakby taki jest mój plan, żeby przejść od jedynki przez Apollo do tych dwóch DS-owych części.
Pewnie 2031 już niedługo, może wtedy poznacie całą historię. No. Tak, zacznijmy od pierwszej gry, od pierwszego Phoenix Ace Attorney. Gramy w wersję trylogii wypuszczoną na Steamie w 2019 roku, tak jak tutaj widzę. Wcześniej reedycję trylogii można było znaleźć na innych konsolach. Na Wii na pewno było wydanie, na telefonach było wydanie i w końcu zostało to przeportowane na konsolę. Wii też miało odświeżoną grafikę? Nie pamiętam. Wii na pewno miało motion controlsy, że można było robić pointer finger objection. Nie pamiętam, czy miał odświeżoną grafikę, bo ja trochę grałem, ale zapomniałem. Nie, cześć, Sylwio? Jakoś kojarzy mi się, że odświeżona grafika była dopiero od tych telefonowych. No. Ale też głowy nie dam, bo jakoś, jak sobie pomyślę o graniu na telefonie w cokolwiek, to nie nazywa się Pokémonami Go, tak trochę mnie coś w siedeczku skręca. Ja grałem w Dual Destiny na telefonie i było przyjemne. Wiem. No okej, zaczynajmy w takim razie bez przedłużenia. Phoenix Wright Ace Attorney. Pierwsza sprawa, the first turnabout, oczywiście. Zaczynamy. Najlepszą postacią na pierwszym planie. A. Shinji, jak tam yokaje? Co? Yokaje. Słucham? Chyba... Nie, coś cię przerywa. Cholera, dlaczego ja? Właśnie. Ale to, dobra, zaraz coś powiem. Nie mogę zostać złapany. Nie, not like this. Nie w ten sposób. Muszę znaleźć kogoś, na kogo mogę to zrzucić. Ktoś jak on. Sprawię, żeby to wyglądało, jakby to on to zrobił. Let's play the pronoun game. Jest 3 sierpnia. Jesteśmy w sądzie rejonowym albo okręgowym. Sądzie jesteśmy. Najlepszy sposób na ominięcie problemów. I kwestia, o której zapomniałem trochę, Shinji. Tak. Podział ról. No chyba nie zawsze, no. Znaczy, powiem ci tak. Po pierwsze to, co Sylwia pisze. Znaczy no... Że ja to Edgeworth. I mean... Powiem tak. Moim zdaniem uczciwy podział będzie taki. Ja robię postacie męskie, ty żeńskie. Ale ty, no. ty też możesz robić prokuratorów, którzy nie są Edgeworthem. Fair? No... No... Prze... I guess... Dobra, super. Fantastycznie. To... Nie, bo po prostu wydaje mi się, że w ten sposób będzie mi w miarę porówno tekstu, bo... Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że w tej części większość tekstu jest dla męskich postaci? Może źle pamiętam. Czy taka większość... Znaczy, ja podejrzewam, że niezależnie od części, którą wybierzesz, to i tak większość tekstu będzie dla męskich postaci. Franciszka jest w dwójce, w Justice for All. Franciszka jest od drugiej części, tak. Ale mówię, no wydaje mi się, że której części byś nie wybrał, to większość tekstu będzie dla męskich postaci, więc akurat... Maybe. Aczkolwiek na pewno w pierwszej sprawie jest bardzo mało kobiecego udziału, że tak to ujmę. Yep. Z tym się zgodzę. Dlatego stwierdzisz, że dobrze, żebyś był najlepszym prokuratorem na dzieli. Żebyś był tymi frajerami. Stary, jaki jestem nerwowy. Zdenerwowany. Right? O! Cześć, szefie. Szefowo. No właśnie, szefie, szefowo. I wystarczająco. Zdenerwowany jest. Ciesz się, że dano nam czas. Starą torbę. A propos. Jak to było? Osoby, o których nie chcę... Pamiętaj, że są. Muszę przyznać, Fenik, jestem zdumiona. Nie każdy bierze na swoją pierwszą sprawę w morderstwo. Wiele to o tobie mówi. Jakie o twoim kliencie? Buba! Buba. Trochę przysłoniane przez ten okienko z tekstem. Czekaj, pod którym...
A, nie mam tutaj sterowania, goddammit, nie mogę sprawdzić. A co chciałeś? Sprawdzić, czy można usunąć okienko z tekstu. Najważniejsze. Uba buba, cześć Zizik. Tylko 7 kobiet tu jest, naprawdę? Musiałbym się zastanowić w sumie. No właśnie, jest jeszcze Rise from the Ashes. W tym też ich nie ma aż tak dużo. Dzięki. Właściwie dlatego, że jestem mu dłużny. Dłużny? Znałeś się skarżonego przed tą sprawą? Tak. Właściwie to zawdzięczam mu trochę moją obecną robotę. Jest jednym z powodów, dla których stałem się adwokatem. O, dla mnie coś nowego. Chcę mu pomóc w każdy sposób, jaki mogę. Po prostu, naprawdę chcę mu pomóc. Tyle mu zawdzięczam. To koniec! Moje życie, wszystko, to koniec! To twój klientek się drze? Cześć, Zuk. Cześć, Zuk. Tak, to on. Śmierć, rozpacz! Zrobię to, umrę! Śmieję, by chciał umrzeć. O, tak. Nick! Ej! Cześć, Larry. Stary, jestem tak winny. Powiedz im, że jestem winny. Skażcie mi na śmierć, nie boję się. Co z tobą nie tak, Larry? O, to wszystko skończone. Jestem skończony. Skończony! Nie mogę żyć w świecie bez niej. Nie mogę! Kto ją ode mnie zabrał, Nick? Kto to zrobił? O, Nick, musisz mi powiedzieć, kto ją zabrał ode mnie. Na chwilę obecną, ty. Osoba odpowiedzialna za śmierć twojej dziewczyny. W gazetach piszą, że to ty zrobiłeś. Chyba to aż do gazet trafiło. Ale I guess. I czasami się trafia, że ktoś tam zamordował kogoś tam w jakichś, zwłaszcza lokalnych gazetach, tak? Mhm. Nazywam się Phoenix Wright. Oto historia. Moja pierwsza sprawa jest dosyć prosta. No w końcu trzeba tutorial walnąć, tak? Najprostsza sprawa, ale to jest pierwsza sprawa pierwszej gry, więc jakoś trzeba zaznajomić graczy z mechanikami i wszystkim. I tak wolę to wytłumaczenie, niż to, które pojawiło się w Justice for All. O, weź. Usprawiedliwienie tutoriala w Justice for All to taki tak. Młoda kobieta została zabita w jej mieszkaniu. Koleś, którego aresztowali, był nieszczęśliwcem, który z nią randkował. Larry Butts. Mój najlepszy przyjaciel od podstawówki. Nasza szkoła miała powiedzenie, że jeżeli coś śmierdzi, to zazwyczaj jest Butts. Przez 23 lata, odkąd go poznałem, zazwyczaj wszystko to się zgadzało. Ma zdolność do wpadania w kłopoty. A jedno, co mogę powiedzieć, to zazwyczaj jest nie jego wina. Po prostu ma straszne szczęście. Nieszczęście, nie fart. Dębski śmierdzisz. Ale wiem lepiej niż ktokolwiek, że jest tak naprawdę dobrym chłopakiem był. Nikogo by nie skrzywdził. O nie. Bo za tym... Za każdym razem, kiedy pojawiają się jakieś wiadomości z jakiejś dowolnej wsi, on by muchy nie skrzywdził, to taki dobry chłopak był. Taki pomocny. No. Dobry chłopak był, mało pił. Mam u niego dług. Ma u mnie dług? Jestem jego dłużnikiem. Dlatego zdecydowałem się wziąć tę sprawę, aby oczyścić jego imię. I to właśnie zrobię. To zamierzam zrobić. Zamierzam nie wdawać się w semantyczne dyskusje i wątpliwości. Po prostu przejdźmy do sprawy. Tam o 2 godziny przed południem. Tak. Sąd rozpoczyna rozprawę Larry'ego Buttsa. To jest gotowe w Wysokim Sądzie. Właśnie na te mwah, wysokiej jakości szprajty. Hunter, ja think na poziomie. Obrona jest gotowa w Wysokim Sądzie.
Panie Wright, to jest pańska pierwsza rozprawa, czyż nie? Tak, wysoki sądzie. Cześć, Placek. Jestem trochę zdenerwowany. Twoje postępowanie podczas... pańskie postępowanie podczas tej rozprawy wpłynie na los pańskiego klienta. Morderstwo to poważne oskarżenie. Dla twojego klienta mam nadzieję, że może pan kontrolować pańskie emocje. Dziękuję, wysoki sędzie. Panie Wright, biorąc pod uwagę okoliczności, zdaje się, że powinniśmy panu przetestować, aby ocenić pańską gotowość. Tak, wysoki sądzie. Trzęsiawa. Zanika mi wzrok. Test będzie składał się z kilku prostych pytań. Proszę na nie odpowiedzieć jasno i zwięźle. Proszę powiedzieć, jakie jest imię i nazwisko oskarżonego w tej sprawie. Phoenix Wright. Phoenix Wright. Boże, wyobraź sobie, że kończysz swoją edukację prawniczą, egzamin wstępny na aplikację, egzaminy podczas aplikacji, kończące aplikację, wchodzisz do sądu, pierwsza rzecz, panie mecenasie, krótki teścik. Ja bym wyszedł chyba z sali sądowej. Zwracam. Jeśli klient jest winny. Nie no, ja sobie czegoś nie wyobrażam. Chociaż akurat, nie wiem, jak się idzie na jakieś, na przykład rekrutacje czy coś, to często gęsto są jakieś takie, można nawet nie tyle, że testy pełnoprawne, co po prostu jakieś takich parę pytań, które sprawdzają, czy człowiek rzeczywiście wie, o czym mówi. Słuchajcie, zaraz wracam, zapomniałem o praniu, więc powinienem je wywiesić. Zaraz wracam. W siebie rozwieś. Okej. Okay. Chwilę później Sewers wstrzymuje z wieszaka. Hej, ale przynajmniej się zgodził. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zobaczcie sobie właśnie wyobrazić, jak ktoś tak zwisa po prostu z wieszaka i w takim stanie streamuje. To raczej nie byłoby przyjemne doświadczenie. Masz takie Sebastianie. A w sumie wracając do tematu jeszcze, o którym przed chwilą mówiłem, to takie rozmowy kwalifikacyjne potrafią naprawdę sporo powiedzieć o kandydacie. Ja pamiętam, że na jedno jak byłem, to wydawało mi się, że mniej więcej wiem, o co chodzi, a jak zaczęli mi zadawać kilka takich bardziej szczegółowych pytań o rzeczy, które no teoretycznie miałem na studiach, ale nie powiem, żebym je jakoś super ogarniał, to nie powiem, wyszło to, że rzeczywiście ich nie ogarniam, więc to naprawdę nie jest tak, że można pójść, kompletnie nic nie wiedzieć i zawsze jakoś się przejdzie tylko dlatego, że coś tam się nagada, tak? Nie ze wszystkiego da się wyjść flaniem wody, tak powiem. Powiem szczerze, że znacznie częściej udawało mi się lać wodę na studiach, aniżeli już potem szukając pracy. Nie, na postać swojego dwa na domowo zwisa z wieszaka. Trójkodenie 2 to wiele ciekawych rzeczy było. Czy w dwójce nie dało się przesunąć bramę tak, żeby można było przejść dalej? To chyba dwójka była. Na 95% była dwójka. Idziesz, wygrywasz dwie walki i jesteś ustawiony na najbliższe 50 godzin gry. Jestem. Znaczy no... Witaj z powrotem. Czasami to nie jest tak, że się czegoś nie umie, tylko umie się, ale się nie jest pewnym, że coś umie i wtedy jeżeli komuś bardzo zależy na przykład na jakiejś posadzie czy na czymś, to można powiedzieć, że umie i potem najwyżej w praniu wyjdzie, że no nie do końca umiem to tak jak myślałem, ale jakieś tam podstawy mam i umiem to zrobić, tak? No bo inną sprawą jest zupełnie, jeżeli się powie, że tak, ja oczywiście to umiałam, potem zero. Dobra. To nie zawsze się da ogarnąć. Oskarżony w tej sprawie jest oczywisty, jest to Larry Butts. Oskarżony? Cóż, to Larry Butts, wysoki sądzie. Zgadza się.
Zachowaj pan bystrość umysłu i wszystko będzie w porządku. Następne pytanie. To jest sprawa o zabójstwo. Niech pan powie, jak się nazywa ofiara. O! To wiem. Cieszę się, że przeczytałem raport ze sprawy od deski do deski tyle razy. To nie? To jest... Czekaj. O-o. Nie, niemożliwe! Zapomniałem! W ogóle nic nie wiem! Ich, czy jesteś pewien, że jesteś na to gotowy? Nie wiesz nawet, jak się nazywa ofiara? O, ofiara! Haha, oczywiście. Wiem, jak się nazywa ofiara. Ja... tylko zapomniałem. Tymczasowo. Jeszcze ja nadchodzą tą migrenę. Ta twarz, ten szok, cycki! Holy shit! Dokładnie w tej kolejności. Mm. Mia Fey ma swoje sposoby na wygrywanie rozpraw. Posłuchaj, imię ofiary zapisane jest w zapiskach sądowych. Nie trapi, sprawdź to, kiedy tylko będziesz chciał, okej? Okay? Postuluję, żebym mówić na court record akta sprawy. Akta sprawy też może być. Zachowało mi jakieś ładnego określenia, więc... Mia ma dwa sposoby. A tak, twoje oczu. Pamiętaj, żeby często tam zaglądać. Zrób to dla mnie, dobrze? Błagam. Pani Rajtkry jest ofiarą w tej sprawie. Mia Fey, Cinderblock albo Cindy Stone. W tym momencie uczy się nas istotności zerkania do akt sprawy, w której znajduje się chociażby nasza piękna odznaka. Gdzie nikt by nie uwierzył, że jesteśmy obrońcą, gdybym tego nie nosił. I to jest autopsja Cindy. Czas śmierci 31 lipca, 4-5 po południu. Przyczyna śmierci utrata krwi z powodu uderzenia tępym przedmiotem. Tu mamy profile. Jest Mia Fey, szefowa w Fey and Co. Moja szefowa, bardzo dobry obrońca, Larry Butts. W ogóle mamy też podane lata, jakby ktoś był ciekaw. Mia 27 lat. Całkiem młoda jak na szefową kancelarii, muszę powiedzieć. No, jeżeli otworzyła was, no to czemu nie? Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o świecie, gdzie niektórzy są już pewnikami wieku jakichś 17 lat, to... No dobra, to jest fakt akurat. Pomyślałbyś, że 10 lat doświadczenia to całkiem dużo. Gdzie bym ja miała pierwszą starę, kojarzysz tak głowę? Nie, z głowy ci nie powiem. Bo mam ochotę powiedzieć, że to było klasyczne 7 lat temu, ale... Mówię, ja też nie pamiętam. Trylogię pierwszą przychodziłem 100 lat temu i... Spóźniony wszystkiego najlepszego zjedzi w takim razie. Wszystkiego dobrego. 100 lat, 100 lat. Larry Butts, oskarżony w tej sprawie. Bardzo... Koleś, którego da się lubić. Który był moim przyjacielem od podstawówki. Cindy Stone. Tak naprawdę to nie. Ofiara w tej sprawie, modelka, żyła sama w mieszkaniu, czyli wiemy, że to Cindy Stone i Winston Payne, prokurator w tej sprawie. Brakuje mu autorytetu, nie najlepiej radzi sobie z prezentowaniem swoich argumentów. O, to brzmi prawie jak ja, Jerel. Ajaj. Znaczy nie, ja mam zawsze jeden największy problem, że ja mówię coś, co dla mnie jest oczywiste w głowie, a dla innych ludzi, jak to przeczytają, to nie jest oczywiste. I potem muszę wyjaśnić, co właśnie miałem na myśli. I sprawdziłem swoją drogą 3 lata temu. Okej. Okay. Do tego, co jest obecnie w grze, czyli miałem 24 lata. Ajajaj. Ofiara nazywała się Cindy Stone. Zgadza się? A teraz proszę mi powiedzieć, co było przyczyną śmierci? Zginęła, ponieważ została uderzona tępym przedmiotem. Była uderzona raz tępym przedmiotem. Zgadza się. Odpowiedział pan na wszystkie moje pytania. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy przejść dalej. Zdaje się pan bardziej zrelaksowany, panie Wright. Bardzo dobrze. Dziękuję, wysoki sędzie.
bo nie czuli się zrelaksowani, to na pewno. Dobrze więc. Najpierw pytanie dla prokuratury. Panie Payne? Tak, wysoki sędzie? Tak jak nam powiedział przed chwilą pan Wright, ofiara została trafiona tępym przedmiotem. Cześć, Triples. Cześć, Triples. Zechciałby pan wyjaśnić... Zechciałby prokurator wyjaśnić do sądu, co to był za przedmiot? Do niej wykorzystana w zabójstwie była ta statua myśliciela. Została znaleziona na ziemi obok ofiary. Dwukropek thinking, dwukropek. Rozumiem. Pomyśl to tak. Sąd przyjmuje ten dowód. Przyjmuje ten dowód w poczet dowodów. Przyjmuje ten dowód jako dowód. Tak. To jest statua w kształcie myśliciela, jest dosyć ciężka. Right. Pamiętaj, żeby zwracać uwagę na wszystkie dowody, które zostały oddane podczas tej sprawy. Te dowody są jedyną amunicją, którą przydasz w sądzie. Statua de Bonke, no biorąc pod uwagę, że w tej sprawie miało miejsce masywny bonk, to tak. I mean... W ogóle to jest zabawna sprawa, bo wydaje mi się, że ten sprite przedstawia jakby widok, gdzie w tle widać miejsce dla sędziego, nie? Lewy górny róg. Chyba? Ale jest puste! Znaczy właśnie się zastanawiam, czy to jest... Musiałbym zobaczyć jeszcze raz rzut ten z dala, ale... Tak na pierwszy rzut oka to chyba o to chodzi. Ajajaj. Wiesz, jakie jest idealne wytłumaczenie tego, prawda? Że kiedyś to były sprajty mniej szczegółowe niż... W sensie, że było nie, mniej... Lenistwo. Ale też to, że było mniej miejsca na ekranie. Takich rzeczy nie było widać. Znaczy, wiesz... Podejrzewam, że to jest bardziej na zasadzie, że masz sobie taki generalny sprite tego wszystkiego, co jest w tle, tak? I na pierwszym planie masz sprite osoby, która mówi, tak? Obrona posiada zdolności usuwania sędziego. To biorąc pod uwagę, że wtedy nie było... Znaczy, wtedy nie było, że ogólnie w serii może być tak, że tam nie jest zawsze ten sam sędzia, to może dlatego, ale nie wiem. W ogóle hehe, amunicja, hehe, Danganronpa, Truth Bullets. I mean, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale już nie chciałem o tym wspominać. Bo jeszcze ktoś nam zacznie wspominać, no to... To była akta, prawda? Tak, akta sprawy. Wcześniej ta by sprawdzać się często akta sprawy. Prokuratorze Payne, może prokurator wezwać swojego pierwszego świadka. Prokuratura chciałaby wezwać się oskarżonego, pana Bassa na stanowisko. Szefowo, co teraz robię? Widzicie, że CDZ wrócił na YouTube. Gdzieś mi się obiło uszy, faktycznie. O, coś tam widziałem. Nie powiem, że widziałem jako tego filmu, ale widziałem. Uważaj. Nie chcesz przegapić żadnych informacji, które mogą pomóc tutaj swojego klienta. Pan Dupz. Próbowałem sobie właśnie wyobrazić... Pan Dupz. Próbowałem sobie właśnie wyobrazić, jakbyśmy mieli tłumaczyć wszystkie śmieszne nazwiska na polski. Kto klika, ja klikam. Będziesz miał szansę odpowiedzieć prokuratorze później, więc bądź gotowy. Miejmy tylko nadzieję, że nie powie niczego niefartownego. To jest życie adwokata. Trzeba liczyć na to, że klient dobrze zezna. Czyli palnie jakieś głupoty, którego kompletnie udupi. Mhm. A to nawet w prostych sprawach o odszkodowanie jest też tak samo prawdziwe. Zwłaszcza kiedy... Najgorsze jest to, że nawet jeżeli powiedzmy jest taka sytuacja, że klient ma rację, to i tak może powiedzieć coś, to może go udupić. Mhm. Ale nie. Zawsze będę się powoływał na historię klienta, który w sądzie powiedział, że jechał ponad ograniczenie prędkości, bo motorami to się inaczej jeździ. A czytałem któregoś razu jakąś taką wypowiedź, że no
Po co właściwie policja ściga ludzi na motorach? Przecież motory są od tego, żeby jeździć 180 na godzinę po mieście. A, to jest ten klient, który powiedział, że wolał powiedzieć więcej niż mniej. Więc tak. Nie, w sumie zdarza się nam taka sprawa, że piszemy w pozy, powiedzmy. Klient cierpi. Bardzo go boli. Nie może spać. Tak. Ma traumę, tak. Lęk. Tragedia, masakra. Przychodzi klient na rozprawę. No i tak właściwie to nic nie jest. Nic. Jest okej. Okay. Normalnie. Chodzę, pracuję. Tak jest. Oh. I to są wtedy takie... To kończymy rozprawę na dzisiaj, prawda? Nie, sąd rzuca biegłego. Zagrywa moje lokalne pułapy biegły. Cześć, Dim! Cześć, Dim! O-o, Larry się łatwo emocjonuje. To może być nieprzyjemne. Nie no, pójdź na ten uśmieszek. Co może pójść nie tak? Panie Bats, czy nie jest prawdą, że ofiara niedawno pana rzuciła? Tak, to jest ze Steama. To jest Steamowa trylogia. Yep. Był bohater. Ej, uważaj, stary. Byliśmy razem świetni, jak Romeo i Julia, Kleopatra i Marek Antoniusz. To nie były dobre przykłady. Czy oni wszyscy przypadkiem nie poumierali? Nie byłem, jestem rzucony. Ona po prostu nie odbierała moich połączeń. Ani się ze mną nie widywała. Kiedykolwiek... Co to ma w ogóle do rzeczy? Ponoć nie lubimy Larego. Może odrobinę taka sytuacja mogła mieć miejsce w pewnej części. Nie wykluczamy, że, ta, że coś takiego się wydarzyło. Yep, yep. Panie Bas, to co pan opisuje bardzo często określa się mianem rzucenia kogoś. Właściwie kompletnie pana porzuciła i spotkała się z innymi mężczyznami. Wróciła z oceanu z jednym z nich dzień przed morderstwem. Co masz myśleć z jednym z nich? Kłamstwa! Wszystko kłamstwa! Nie wierzę w ani jedno słowo! Drogi sądzie, oto paszport ofiary. United States of America! A jaki ładny, wysokiej jakości. Bo jak wszyscy wiemy, seria Ace Attorney rozgrywa się w Japanifornii. Japanifornii, tak. Zgodnie z paszportem, ofiara była w Paryżu dzień przed swoją śmiercią. Paszport dodany do akt sprawy. Ofiara pojawiła się w Paryżu 30 lipca, dzień przed morderstwem. Znaczy wróciła do domu wróciła z Paryża. Wróciła do domu z Paryża. Arrived Paris. Tak, tak, wróciła do domu z Paryża. Wybiórcze czytanie, najlepsze. Tak. Faktycznie zdaje się, że wróciła dzień przed morderstwem. Stary. Niemożliwe. Ofiara była modelką, ale nie zarabiała zbyt wiele. Wygląda to, że miała kilku... cukierkowych tatusiów. Cukierkowych tatusiów. A może po prostu konto... nie mówić sponsorów? Konto na OnlyFansach. Żetoniki na szołapie. O Boże. Tatusiów cukierkowych? Tak, starszych mężczyzn, którzy obdarowywali ją pieniędzmi i podarunkami. Brała od nich pieniądze i wykorzystywała je, aby żyć godnie. Sugar Daddy jest spółka akcyjna. Stary! Jasnym jest, jaką kobietą była pani Stone. Niech pani powie, panie Bats, co pan o niej teraz sądzi? Right? Nie chcesz, żeby odpowiadał na to pytanie. Tak. Larry ma to do siebie, że gada o wszystkim tym, co nie powinien. To nie jest jedno z tych... Czy to nie jest jedno z tych tak zwanych leading questions?
co do których można rzeczywiście wyrażać sprzeciw, żeby nie odpowiadała na takie pytania osoba? No tak. No to jest w ogóle jakby też trochę bez związku z, ze sprawą, no bo to, co sobie znaczy, teraz myśli, to... Znaczy inaczej, no ma to jakiś związek, no bo może być na zasadzie, że no mogło to być podstawą do jakiegoś tam motywu, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli on twierdzi, no, też twierdzi, że nie wiedział, tak? Nie chcemy w każdym razie, żeby Larry odpowiadał na to pytanie raczej. No nie. Mój klient nie miał pojęcia, że ofiara widywała innych mężczyzn. To pytanie nie jest związane ze sprawą. Uff. Stary Nix, masz na myśli niezwiązane. To szkująca suka. Ja umrę, ja normalnie nie żyję po prostu. No i kiedy spotkam ją w, na tamtym świecie, to dotrę do sedna sprawy. Przejdźmy dalej z rozprawą, dobrze? Wydaje mi się, że motyw oskarżonego, motywacja oskarżonego jest dla wszystkich oczywista. Tak, całkiem. O stary, to wygląda tak niedobrze. Następne pytanie. Udał się pan do apartamentu ofiary w dniu morderstwa, czy nie? Udał się pan, czy się pan nie udał? Cóż, jak zrobię tak, to się udałem, a ja tak, to nie. O, no to poszedł. Patera. A jak poszłem? Nie, po prostu Larry obmyślił sobie straty na speeda na sprawy. Guilty percent. Co mam zrobić? Co mam robić? Czy chcemy, żeby odpowiedział szczerze, czy chcemy, żeby powstrzymać go od odpowiedzi? Mówi szczerze, to może pójść nie tak. Oczywiście, mam pełną wiarę w naszego klienta i jego niewinność. Wiem, wyślę mu sygnał. Powiedz prawdę. Tak, byłem tam. Cisza. Cóż, panie Bac? Stary, spokojnie. Nie była w domu, stary, więc jakby nie widziałem jej. Wysoki sądzie, oskarżony kłamie. Kłamie? Kłamie chłodno. Akurat teraz chciałabym wezwać świadka, który może udowodnić, że pan Bat kłamie. Cóż, to upraszcza sprawy. Kim jest pański świadek? To człowiek, który znalazł ciało ofiary. Przed dokonaniem tego okropnego odkrycia widział, jak oskarżony ucieka ze sceny zbrodni. Nie powiem, pierwsza sprawa zaczyna się wspaniale. Spokój na sali. A mi jest coś takiego jak dowód z zeznań świadka. Jest to normalny dowód, taki jak dokument, taki jak wszystko inne, który podlega ocenie sądu. Może mieć, w zależności od tego, jak sąd oceni wiarygodność zeznań, to może być, mieć taką samą siłę dowodową, jak każdy inny dowód z dokumentu, z opinii. Wszystko zależy od tego, czy zdaniem sądu są to dobre zeznania. Wiarygodne, spójne, logiczne, niesprzeczne. Albo jeżeli jesteśmy w innym systemie prawnym, to nie tylko od sądu, ale też od ławy przysięgłych. No tak. Do sprawy trwające 20 lat. Pani prokuratora może wezwać swojego świadka. Tak, w takim sądzie. Moją ulubioną sprawą, jeżeli chodzi o takie technikalia, musiała być ta Zambergold. Odczytywanie wyroku przez parę tygodni. No tak. Boże, słodki. Przy pustej sali sądowej. No, ale odczytać trzeba. No.
procedury. Niedobrze. Nie ma Despa. Mój świadek sprzedawał gazety w budynku ofiary. Znaczy, co masz na myśli przez w kolejności? Mówisz o jakiejś tam mocy dowodowej, o ważności? Nie ma jakiejś ustalonej z góry kolejności. Jakby praktyka może... w praktyce może się wykształcić coś takiego, że pewne sprawy nie mogą się obyć bez jakiegoś dowodu. Na przykład u nas w odszkodowaniach to wygląda tak, że przede wszystkim mamy dowód z opinii biegłego. Jako taki najbardziej, powiedzmy, obiektywny, bezstronny dowód. I później mamy w mniej więcej równym stopniu dowody z dokumentów i dowody z zeznań, bo dokumenty poświadczają jakby zakres szkody, a zeznania poświadczają taką krzywdę, powiedzmy, ograniczenia w życiu codziennym i jakieś tam cierpienia psychiczne, powiedzmy, więc w ten sposób. W innych sprawach to się, wiadomo, będzie inaczej kształtować. Wiem, że nie powinienem, ale jakoś cierpienia psychiczne zawsze brzmią dla mnie tak dziwnie. Mhm. Wiem, o co chodzi, ale wciąż to jest takie... Czytałeś ten dialog? Tak. Okej. Proszę przyprowadzić pana Franka Sawita w... Nie wiem, czemu wylatuje mi słowo na stand? Proszę wprowadzić na salę. Najlepiej mówić, chyba. Proszę wprowadzić pana Franka Sawita na salę. Ale że co ciężko określić? Bo... A, bo chodzi o te cierpienia psychiczne, tak? Panie Sawic, sprzedawał pan gazety, czy nie? Na te numeraty gazety? O, tak, gazety, tak! Panie Sawic, może pan zeznawać. Proszę zeznać przed sądem, co widział pan w dniu morderstwa. To ten koleś z Happy Mask Salesman, nie! O nie! Tak. Jeżeli chodzi o nazwy, imiona, nazwiska i tak dalej, to pierwsze części jeszcze nie są aż takie złe. Mój święty Boże, Spirit of Justice. Impulse Temple. That's a rebel. I'll be your guide. Is love and understanding. Trust in me. Believe in me. A potem miejsce sprawiedliwości. A pełnego imienia i nazwiska Inki Karkula. To... Nie. Nie. Zeznania świadka. Chodziłem od drzwi do drzwi, sprzedając prenumeraty, kiedy widziałem, jak mężczyzna ucieka z mieszkania. Myślałem, że musi bardzo się spieszyć, ponieważ zostawił ze sobą drzwi na wpół otwarte. Wydawało mi się to dziwne, więc spojrzałem do środka. I wtedy widziałem, jak ona tam leży. Kobieta, nieruchoma, martwa. Inga Karkul, how cool this name be... Ani lang... Lau... Co? How can this name be any longer or more pompous than it already is, Kurain III? Ja pierdolę. Pani Janet Hsu, dlaczego to robisz? Bo bodajże Janet Hsu jest odpowiedzialna za chyba każdą robotę tłumaczeniową w przejściu turniejach. Jakieś powiązania z Kurain, tak, ale do tego podejrzewam, że może kiedyś do jakichś parę lat dojdziemy. Krzyknąłem z przerażenia i okazało się, że nie jestem w stanie wejść do środka. Pomyślałem, żeby natychmiast wezwać policję. Jednakże zegar w jej mieszkaniu nie działał. Poszedłem do... Telefon. Pojedziemy zegar. Poszedłem do najbliższego parku i znalazłem publiczny telefon. Budkę telefoniczną. Dokładnie pamiętam czas. Była to pierwsza po południu. Człowiek, który uciekał, to był bez wątpienia oskarżony, który siedzi właśnie tam. Te znanie były długie. Okej, what the fuck. To Ibn Omar Khalid Ben Hadzi Al-Sharidi. Ja się boję, czy za takie rzeczy mogą mnie, nie wiem, namierzyć ludzie z ISIS. Gothic 2!
Moras? Ja to bym powiedział, że wystarczy, że schowasz się w takim małym, ciasnym pomieszczeniu. Jak Saddam Hussein. O Boże. Larry, czemu nie mówisz prawdy? Nie mogę cię obronić przed takimi zeznaniami. Przy okazji, czemu telefon w mieszkaniu ofiary nie działał? Taki sądzie. W trakcie morderstwa w budynku wysiadłem. Czy telefony nie powinny działać podczas przerwy w zestawie? O czym, wysoki sądzie? Jednakże niektóre bezprzewodowe telefony nie funkcjonują normalnie. No i powinno działać wręcz odwrotnie. Ano. Telefon, którego chciał użyć pan Sawit, był jednym z nich. Wysoki sądzie. Mam tutaj potwierdzenie awarii dla pańskiego użytku. Potwierdzenie awarii dodane do akt sprawy. Elektryczność w budynku pani Stone wysiadła od południa do 6 w dniu zbrodni. Okej. Okay. Czyli od 12 do 6, czyli 6 godzin. Teraz pani Reid. Tak. Tak, wysoki sądzie? Może pan zacząć swoje przesłuchanie. Przesłuchanie, wysoki sądzie. Okej, okay, słuchaj. To najważniejsza część. Alright, right. A co dokładnie mam teraz zrobić? Wykazać kłamstwa w zeznaniach, które właśnie przedstawił świadek. Kłamstwa, co? On kłamał! Klient jest niewinny, prawda? W takim razie zeznania świadka muszą zawierać jakieś kłamstwo. Chyba, że chcesz mi powiedzieć, że twój klient jest winny. Jak udowodnisz, że nie jest? Masz klucz do tego. Leży on w dowodach. Może on myślał, że będzie się zajmował odszkodowaniami, no. Ale to i tak podejrzewam, że wiele by nie zmieniło, jeżeli by poszedł na salę sądową. Mm-hmm. A podejrzewam, że nawet w odszkodowaniach są sprawy jak takie. Są. Po prostu chodzi mi o to, że to inny kaliber jest. Jednak. No tak, wiadomo, ale podejrzewam, że procedura nie różni się aż tak bardzo. No, biorąc to, pomijając w ogóle różnicę procedurową między grą a rzeczywistością, ale wiadomo. Jakby gra to gra, no wszystko musi być uproszczone, więc ja czasami, czasami nie rozumiem sensu robienia takich filmików na przykład na YouTubie, że o, Ace Attorney jest prawdziwym prawnikiem, gdzie prawdziwy prawnik oczywiście powie, że to tak się nie robi w prawdziwym życiu, no kurwa. Wiadomo, że są pewne uproszczenia dla wygody. Po prostu. Boże, jest pewien zarys i pewne inspiracje się bierze i niektóre elementy są może takie, jak są prawdziwie, faktycznie. To, że niektóre elementy są uproszczone, a niektóre są bardziej wyeksponowane? Nie, co ty? Porównaj zeznanie świadka do dowodów, masz. Musi być między nimi jakaś sprzeczność. Po pierwsze, znajdź sprzeczności między aktami sprawy a zeznaniami świadka. A jak już znajdziesz sprzeczne dowody, zaprezentuj je i dać je świadkowi krótko w twarz. Okej. Okay. Otwórz akta sprawy za pomocą przycisku tab, a potem wskaż sprzeczność zeznania. A Pink ma takie, gdzie jest przycisk tab? I zaczynamy nasze pierwsze przesłuchanie w serii Ace Attorney. Oj, tutaj w ogóle jest pasek życia, domyślnie, nie 5 wykrzykników. To jest ciekawe, że w trylogii zrobili coś takiego. Ale ciekawe, czy też jest na zasadzie, że masz 5 HP-ków, czy... No, wiesz, mogli to trochę pewnie zbalansować. Wydaje mi się, że nie było... nie ma z tym problemu. A czy mówię, no zastanawiam się po prostu, czy to zmieni, czy tylko wizualnie to jest inne, tak? Jasne. Co my tu mamy? Okej, umówmy się tak, pierwsza sprzeczność jest...
względnie prosta do wykazania, ale o to chodzi, żeby zapoznać gracza z mechanikami, że trzeba zawsze patrzeć w akta sprawy, przejrzeć dokładnie dowody, co one mówią, co one implikują i zobaczyć, czy w takiej autopsji jest napisane, że czasem śmierci była od godzina od 4 do 5 około w tych godzinach, ale na pewno nie, tak jak mówi Frank Sowit. Godzina pierwsza. W ogóle jest tutaj całkiem dużo zeznań jak na właśnie wcześniej mówiłem, że jest ich naprawdę dużo, jak tego. Ja się trochę zdziwiłem z tego powodu. Niestety w tej serii, w wydaniu steamowym nie ma wykrywania głosu, więc nie mogę krzyknąć objection do mikrofonu, żeby mi go zarejestrowało. Fuck you, Steam. Widzę, że przeciwdawanie się to trochę bullshit. Yes. Tak czy siak znaleźliśmy pierwszą sprzeczność, czas ją zaprezentować. Znalazł pan ciało o pierwszej po południu. Jest pan pewien? Tak. To była pierwsza po południu, na pewno. Szczerze, trudno mi z to uwierzyć. BS to Backspace. Tak, Backspace. Pańskie zeznania stoją w sprzeczności z autopsją. Jest w niej napisane, że czas śmierci był gdzieś po czwartej. Nie było nikogo, raczej żadnego ciała do odkrycia o pierwszej. Jak pan wyjaśni tą trzygodzinną przerwę? Ty! To trywialne. Świadek po prostu zapomniał o godziny. Trywialne. To elementarne, Watsonie. Wilsonie. Po zeznaniach świadka trudno mi w to uwierzyć. Panie Sowit, czemu był pan tak pewien, że znalazł pan ciało o pierwszej po południu? Ja... Naprawdę dobre pytanie. Pewnie jest takie pytanie. Nie, trochę memuję z angielskiego tłumaczenia Holmesa i Watson w Great Days at Torneyach. Sherlock Holmes? Sherlock Holmes i Iris Wilson, bodajże. To jedyne, co musisz robić, wskazywać w przyszłości. Amelia Watson! What? Hololive. Okej, okay, stay no more. To jest też postać detektywa. Pani detektyw. Więc stąd pewnie Watson. Cześć, Kson. Cześć, nieby. Kłamstwa zawsze będą wskazywały kolejne kłamstwa. Jak znajdziesz jedno, to cała historia zacznie się walić. Chwileczkę, już pamiętam. Tak było. Mogę prosić po raz kolejny o złożenie zeznań? A mi prosić pan może. Nie zeznaję, lol. A mi to nie jest tak, że musisz zeznawać. Musisz zeznawać, jak są pewne okoliczności, gdzie możesz odmówić składania zeznań, ale co do zasady, jak cię sąd wezwie, no to musisz zeznawać. Znaczy, no zeznajesz na tyle, na ile wiesz, jeżeli, no powiedzmy, strona cię wezwie, a ty nic nie pamiętasz, no to też nie powiesz za dużo. Zawsze jest też klasyczne amerykańskie, wzywam piątą poprawkę. Aha. Wiesz, o co chodzi chyba. I plead the fifth, to ten. To... No tak, ale w dużej mierze chodzi o to, że jeżeli zeznanie mogłyby cię obciążać, to tak, masz prawo nie zeznawać. U nas też jest coś takiego. Więc no to też nie do końca jest tak, że musisz zeznawać. Czemu mojego głowa stoi w miejscu, kiedy ciała się rusza? To creepy trochę wygląda. Rusza, no. Widzę. Nie potraficie ruszać belkami tak, żeby głowa się nie ruszała? Widzi wysoki sąd, kiedy znalazłem ciało, usłyszałem czas. Był głos, który wypowiadał czas na głos. Prawdopodobnie pochodził z telewizora. Który nie działał, bo była awaria.
Ale był cofnięty o 3 godziny, prawda? Zdaje się, że ofiara musiała oglądać nagrany na kamerze, nagrany na kasecie program. Dlatego pomyślałem, że była pierwsza. Bardzo mi, bardzo przepraszam za to nieporozumienie. Rozumiem. Słyszał pan głos mówiący czas na nagranym programie. Panie Wright, może pan przesłuchać świadka? Wright? Wiesz co robić? Mam to. Tak, mamy to, wiemy co robimy, mamy nawet dowód, który prokuratura nam dostarczyła. Więc musimy podważyć zeznanie, że ofiara oglądała nagrany program, no bo nie mogła go oglądać, bo nie było prądu. No tak, to pytanie, czy tutaj, czy na tym z telewizją. Ja najlepiej było, gdyby dało się na każdym. Wydaje mi się, ale chyba jest taka możliwość. Wydaje mi się, że nawet w tym Investigations były takie przesłuchania, gdzie dało się w kilku miejscach przedstawić dowód i było ok. A ewidentnie to nie były miejsca, gdzie my wszystko przedstawiliśmy wszędzie. Okej. Okay. Blackout rekord. Tutaj, bo od... no... między 4 a 5 też nie mogło być prądu, więc... sprzeciw! Jak zobaczyłem, że ten pasek życia na chwilę został, to mnie to rozwyzował takie wytyfy! Właśnie znam sobie sprawę z tego, że w każdej pierwszej sprawie na desce chcę wybrać jakąś konkretną osobę. To, że ktoś chce zrobić jakąś konkretną osobę jest bardzo częste, mam wrażenie. Więc to nie jest... więc nie powiedziałbym, że to jakoś specyficzne dla pierwszych spraw. Proszę chwilę zaczekać. Prokuratura powiedziała, że podczas znalezienia ciała była przerwa w dostawie prądu. Potwierdza to ten dokument. Nie mógł pan słyszeć telewizji albo nagrania z kasety. Ja, cóż... Obrona ma rację. Czy może pan to jakoś wytłumaczyć, panie Sowit? Nie, ja... dla mnie jest to też zastanawiające, całkiem. Chwileczkę, już pamiętam! Panie Sowit. Sąd wolałby usłyszeć dokładne zeznania od samego początku. Te ciągłe poprawki... wpływają na pańską wiarygodność. Zdaje się pan dosyć zdenerwowany. Proszę o wybaczenie, wysoki sądzie. To wszystko przez ten szok przy znalezieniu ciała. Dobrze, panie Sowit. Wysłuchajmy jeszcze raz pana zeznań. Jak tym razem kłamie? Właściwie to... I saw it! Fuck off! Właściwie to nie słyszałem czasu, ja go widziałem. W pokoju był taki zegar stołowy? Ej, no po co ja bym powiedział, że jakiś zegarek czy coś? Był zegarek, czyż nie? Tak! Broń zabójstwa, morderstwa. Zabójca używał, aby uderzyć ofiarę. To właśnie musiałem widzieć. To jest agresowna. Owszem, jest spoko, ale... to jest nie... I saw it. Widział pan zegarek? Kto by to wyjaśniało? Obrona może przesłuchać świadka. Z chęcią. Kolejna rzecz, która tutaj wybija się na czoło, jest Allegro w ogóle w tym momencie. Dobrze, nie eBay. Jeżeli spojrzymy w akta sprawy i zobaczymy, co było bronią zabójstwa, to nie powiem, nie wygląda to na zegarek, który mógłby pokazywać czas. Nieprawdaż? I mean... Pewnie się nad tym bardzo zastanawiasz, tak myślisz o tym. Tak. Sprzeciw! Proszę chwilę zaczekać.
bronią zabójstwa nie był zegarek, była to ta statua. Jakim cudem miałby to być zegar? Co? Ty z tymi swoimi sprzeciwami, tymi dowodami, myślisz, że kim ty jesteś? Proszę odpowiedzieć na pytanie, panie Solid. Hej, ja... Widziałem to tam, okej? Okay? To jest zegarek! Sądzie, jeśli mogę... Tak, panie Payne? Tak jak stwierdził świadek, ta statua jest zegarem. Znaczy, mam przełącznik. Przekręcicie go i wbada on tę godzinę. Jako, że nie wygląda jak zegarek, to skusiłem ten dowód jako statuę. Proszę o wybaczenie. Rozumiem. Więc bronią zabójstwa był jednak zegar. Cóż, panie Wright? Zdaje się, że zeznania świadka były poprawne. To jest zegarek. Ma pan teraz jakieś problemy z tymi zeznaniami? Pff, oczywiście, że tak. Jeżeli on faktycznie mówi... Jeżeli trzeba przekręcić szyję, to... Jakby... Jak niby Solid wiedział, że to jest zegarek? Ha? Pamiętaj. Wysoki sądzie. Jest olbrzymia dziura w zeznaniach świadka. Jedyny sposób, w jaki mógł wiedzieć, że broń była zegarkiem, to trzymać ją w swoich dłoniach. Ale świadek zeznał, że nigdy nie wszedł do mieszkania. Jest to jasna sprzeczność. Faktycznie. Świadek wiedział, że jest to zegarek, ponieważ... Cóż, nie musiał znać ofiary, po prostu wszedł do środka mieszkania. Ale on się dorzekał, że nie wszedł, więc trzeba mu zaufać. Pan kłamie. Był pan w mieszkaniu w dniu morderstwa. O tak? Udowodnij to, udowodnij, że tam poszedłem. Zrobię nawet lepiej. Mogę udowodnić, że to pan ją zabił. Uderzył ją pan zegarkiem. I siła uderzenia aktywowała głos zegarka. To był dźwięk, który pan słyszał. Cisza na sali. Intrygujące. Proszę kontynuować, panie Wright. Tak, wysoki sądzie. Panie Solid. Dźwięk musiał wywrzeć dosyć duże wrażenie. Co zrozumiałe, skoro broń zabójstwa przemówiła po tym, jak uderzył pan ofiarę. Ten głos utkwił w pańskiej pamięci. Dlatego był pan tak pewien czasu. Co to ma znaczyć? Tylko bezpodstawne przemyślenia. Bezpodstawne? Proszę spojrzeć na twarz świadka. Czy świadek chciałby wytłumaczyć? Czy uderzył... Czy uderzył pan ofiarę zegarkiem? Cześć, Wąsiu. Ja tego dnia... Ja nigdy... Zobaczcie, ja zegar słyszałem, nie, znaczy widziałem. Można powiedzieć, że nasz świadek ma niezły tupet. Co za timing, co za jebany timing followa. My już na Twitchu od dłuższego czasu siedzimy. Tak naprawdę. O nie! Że jest skidy! No timing jak timing, no. Idealnie przy rzucie tym tupetem. Niesamowite. Mamy nasz swój timing moment. Można klipować i wrzucać na YouTube. Zrzucił w niego followem, tak. Zamknij się, nienawidzę cię. To był on, mówię wam, widziałem go. On ją zabił i powinien płonąć, dajcie mu śmierć. Ajajaj. To mój na głowę jak chce ludzi. Cisza na sali. Taki sądzie. Proszę o chwilę. Nie masz żadnych dowodów, które wspierają tezę obrony. Panie Wright, wysoki sądzie,
Twierdzi pan, że dźwięk, który słyszał świadek, pochodzi od zegarka. Ma pan jakieś dowody? Ta cała sprawa na tym polega. Lepiej, żebym to dokładnie przemyślał. Wysoki sądzie. Dźwięk, który słyszał pan Soli, na pewno był to był tym z zegarka. Fakt, który jest jasny, jeżeli po prostu spróbujemy, aby zegarek nam powiedział godzinę? Chyba? Albo to albo z bateriami, nie z zegarka, ale raczej to. Albo w sumie... Logika podejrzewam, że jest taka, że jeżeli w statuło się kogoś walło, to mogło dojść do problemu z mechanizmami i przestał odliczać godzinę. Nie, po prostu chodzi o to, żeby udowodnić pewnie, że ta statua mówi. Bardziej w ten sposób. Znaczy nie, wydaje mi się, że to nie jest nawet rzecz, którą chcą udowodnić, tylko bardziej kwestia, że udowodnią, że wciąż mówi tę samą godzinę. Osiu, dzięki za suba. Jej! Dzięki za subidło. Yo! Wielkie dzięki. Wysoki sądzie, czy mogę prosić o zegarek? Proszę się dokładnie wsłuchać. Wydaje mi się, że jest 8:25. Albo nie. To jest dziwny sposób, aby ogłosić czas. Cóż, jest to w końcu myśliciel. Słyszeliśmy więc zegarek. Jakie są pańskie wnioski, panie Wright? Panie Payne, może mi pan powiedzieć, jaki jest teraz czas? Jest 11:25. Ja nic nie wiem o wyścigach, które nagrywa się po 3 razy i dalej nie wychodzą na YouTube. Ja też nic nie wiem. Jak można zobaczyć, ten zegarek spóźnia się o 3 godziny. Jest to rozbieżność taka sama jak pomiędzy tym, co słyszał pan Soid i pomiędzy i prawdziwym czasem śmierci. Więc, panie Soid, proszę spróbować się z tego wygadać. Ha! Zapomniałeś o jednym. O-o. O czym on teraz mówi? Może się zdawać, że ten zegarek spóźnia się o 3 godziny. A nic to nie udowadnia! Jak udowodnić, że spóźnia się 3 godziny podczas morderstwa? Jeżeli tego nie udowodnisz, nie masz dowodów. Ma rację. Jak mam to udowodnić? Cholera. Byłem tak blisko. Panie Wright. Zdaje się, że brakuje panu decydujących dowodów, aby wesprzeć pańskie stanowisko. Tak, wysoki sądzie. Spowoduje to, że nie mogę pozwolić, aby oskarżył pan świadka. Niestety. To kończy przesłuchanie pana Franka Soid. Kiedy koszulki? Tego dawno to, nie było. Co to za starożytne memy? Halo, przyszedł 2009, chce swoje memy z powrotem. Chce swoje koszulki z powrotem. Nie możesz dostać czegoś, czego nigdy nie miałeś? Fivehead. Dlatego do tej pory nie dostanę z powrotem swoich szarych komórek. Przychodzę tutaj to całą drogę, żeby znać i proszę zobaczyć, co się dzieje. Traktują mnie jak zbrodniarza. Zbrodniarza! Wy, prawnicy, to oślizgłe szuję. Prokuratura pewnie bardzo się cieszy. Prawie go miałem. Przepraszam, Larry. Zawiodłem cię. Nie mam już niczego, co mogę teraz zrobić. Czekaj, bo idę po pudełko. Nie tak szybko, panie Sowie. Mija! Znaczy się, szefowo! To nie daj. Nie rzucaj tego tak chwiały, nie w ten sposób. Myśl. Fink, Phoenix, myśl. Fink. Ale szefowo, to koniec. Nie mogę udowodnić, że zegarek się spóźniał w dniu morderstwa. Nikt tego nie może udowodnić. Cóż,
A. Ale to nie znaczy, że nie możesz wygrać. Spróbuj pomyśleć spoza pudełka. Nie mamy czasu na pompiewanie farty. Zakładałem, że zegar spóźniał się o 3 godziny. Przemyśl to. Zadaj sobie takie pytanie. Dlaczego zegar spóźniał się o 3 godziny? Jak tylko dojdziesz, to będziesz miał swój dowód. Nie? Right? Masz pomysł, dlaczego zegar spóźniał się o 3 godziny? Actually mam. Bo, ja też! Bo przechodziłem tę sprawę jakieś 50 razy, więc siłą rzeczy mam. Ja częściowo, ale chyba bardziej dlatego, że sam moim to przyszło do głowy. Chwilka. Może mogę to udowodnić? Musisz mieć jakiś dowód, który wskazuje na to, right? Znajdź go i pokaż im go. Dobrze, panie Wright. Twierdzi pan, że zegarek spóźnił się już podczas morderstwa. Czy znasz pan dowody, które wspierają to twierdzenie? Oczywiście. Jest jeden dowód w aktach sprawy, który udowodni bez wątpienia moje twierdzenie. Ha! Mocne słowa. Ciekawe, jak ci się to uda. Zobaczmy dowód, który udowadnia, że zegarek chodził... opóźniał się. Bardzo nie lubię mówić tego, co zaraz powiem, ale to jest chujowy dowód. Trochę tak. Ale pomyślmy o tym w ten sposób. Więc... Chwila. A! Ofiara dopiero co pojawiła się w Paryżu. Była w Paryżu. I można śmiało zakładać, przynajmniej takie jest stanowisko, że ona przestawiła zegarek na czas paryski, powiedzmy. I jak wróciła do domu, to nie zdążyła go jeszcze przedstawić. Tak. Więc to jest nasz argument i to jest również nasz dowód, to, że ona wróciła z Paryża. Tak. Ofiara wróciła do domu z zagranicy dzień przed morderstwem. Jak wszyscy wiemy, różnica czasowa między Japanifornią a Paryżem to 9 godzin. Najlepsze jest to, że to nie jest oczywiste nawet. Ano. Już nawet pal licho, że jesteśmy Europejczykami. Osoba w Waszyngtonie nie dojdzie do tego, że to jest 9 godzin w taki oczywisty sposób. Ano. Bo nie ma chyba nigdzie powiedziane, że oni są na zachodnim wybrzeżu. Nie. Niestety powiedziane, która to jest strefa czasowa. Ameryka ma przynajmniej 4 strefy czasowe, nie licząc wysp. Mm-hmm. Nie wiem, czy nie więcej nawet. Czy jakieś tam zachodnie części w Alaski nie będą miały jeszcze dodatkowej. Aha. Więc no, argument z dupy to po pierwsze, a po drugie, pewnie dobrze bym powiedział, czy jesteś w stanie udowodnić, że ten zegarek chodził o takiej godzinie tylko dlatego, że przyjechała? Musiałbyś udowodnić, że wziąłem z sobą zegarek, że go przestawiła i że nie zdążyła go przestawić, jak wróciła. No tak! Ba, no cóż. Pierwsza sprawa. Wiem. Ale to boli. Wiem, że to jest... Słabe to jest, jak musisz to tłumaczyć takimi technikaliami. No cóż. Bez wysp mają 5 stref. Podczas gdy tutaj jest... czwarta po południu, to u nich jest pierwsza w nocy. Następnego dnia. Nie, to ja zawsze sobie to liczę w taki specyficzny sposób. Że sobie myślę, 16 plus 9 godzin, 25, okej. Okay. No to ma sens, bo po prostu to znaczy... konwertujesz na 24 plus 1. Znaczy, no odejmuję 24, tak, ale wiesz, no tak sobie myślę, dobra, tutaj jest 32, okej. Okay. Fair enough. Zegarek nie spóźnia się o 3 godziny, on spieszył się o 9 godzin. Ofiara nie ustawiła ponownie swojego zegarka po powrocie do domu. Dlatego czas, który pan słyszał po uderzeniu w głowę, był zły.
Czy jest to odpowiedni dowód, panie Sowit? Czy powinienem powiedzieć, panie did it? Już za potężny dowód, po prostu... Aż piana z pyska się leje. Cisza, spokój, mówię. 48. Znaczy, mówię, dla mnie siła tego dowodu jest... słaba. Poszlakowa. Mm-hmm, trochę tak. Tutaj bardziej, bardziej dowodem jest to, że Sowit dostał jakiegoś tak. wylewu. Cóż. Tak, że nawet nie próbował się bronić w żaden sposób. Mm-hmm. Wiesz, można to tłumaczyć, że mimo, że dowód był słaby, to świadek był jeszcze słabszy. Znaczy, no, jak dla mnie to jest na zasadzie... Powiem tak, gdybym ja miał o czymś takim decydować, to pewnie bym argumentował, że to nie jest dowód ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak, znaczy inaczej, nie jest to wystarczający dowód, żeby oskarżyć Sowita, ale jednocześnie podważa jego wiarygodność na tyle, żeby ciężko mówić, że jest odpowiednim świadkiem w tej sprawie, tak? No tak. Więc efektywnie byśmy nie mieli... ani na jedną, ani na drugą sprawę jakichś sensownych dowodów i proszę się rozejść. Przy czym pamiętajmy, że w normalnym przewodzie sądowym nie trzeba wykazywać winy innego, żeby udowodnić niewinność drugiego. Wystarczy no tak, to drugie. No, akurat ten. Akurat Ace Attorney ma domniemanie winy. Mhm. Generalnie. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby było tutaj jakiekolwiek sensowne domniemanie niewinności, bo bardzo słabe argumenty przychodzą jako coś, z czego trzeba się mocno bronić. No tak. Ta sprawa przybrała obrót inny niż się wszyscy spodziewaliśmy. Panie Payne, pański świadek? On został aresztowany i zabrano go w sądzie. Dobrze więc. Panie Wright. Dobrze. Tak wysoki sądzie? Muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek widziałem, żeby ktoś złożył obronę tak szybko. I w tym samym czasie znalazł prawdziwego sprawcę. Dziękuję, wysoki sądzie. W tym momencie jest to jedynie formalność, ale... ten sąd orzeka, że oskarżony Ladybac jest... niewinny. Nie tylko szampański. Wow. Można się rozejść. Jej jeden. Zarządzam koniec do sprawy. Wychodzi na to, że Frank Sowit był zwyczajnym złodziejem. Włamywaczem, tak. Cameo Gamszu był tam gdzieś? Ktoś podobny? Będzie też kobiety rzuca jak sztuki. Nie, normalnie przygotowują ten pluton egzekucyjny dla winnej osoby. Ale to konfetti też może być. To zabawna sprawa, że o tym mówisz. W sensie o plutonie egzekucyjnym. Czekaj, ci napiszę. Nie, bo powiem szczerze, nie myślałem o niczym konkretnym, jak to mówiłem, więc... oświeć mnie, że tak to ujmę. Okej, już. Czekaj, tylko muszę to z telefonu. Już, żeby nie spoilować, jak to wszystko znaje. Tak. Już sobie przypomniałem. Jowiszek, ja pierdolę. Ale Pluton to nie planeta! Albo jest, albo i nie. Zależy od widzimisię. Udawał on sprzedawcę gazet, aby sprawdzać, kiedy ludzi nie ma w domu. Tego dnia. Kiedy Larry poszedł do jej apartamentu, ofiary nie było w domu. Po tym, jak wyszedł, pan Sowit prosił się, aby uczynić swoją brudną robotę. Podczas gdy przeszukiwał jej pokój, ofiara powróciła. Przyłapany na gorącym szynku, pan Sowit złapał najbliższy tępy przedmiot, który mógł znaleźć. No i tak to poszło. To poszło. Huh! Daj, nie wierzę, że wygraliśmy.
Ej, świetna robota. Gratuluję. Congratulations. O nie. Dzięki, szefowo. Wszystko to zawdzięczam... Wszystko to pani zawdzięczam. Tobie zawdzięczam. No Boże, ile, jaka jest różnica wieku między nimi? Wtedy? Poczekaj, Lady miał 23, czyli Phoenix ma 23. Ona ma 27. Miałem 27, 4 lata. Uratowanie Larego to największy błąd, jaki Miles kiedykolwiek popełnił. Miles? Czy mówimy o Phoenixie teraz? Phoenix. Hmm. Właśnie tak się zastanawiałem. Fuck. Fuck. Znowu. Zabiję się to swoją ważną tematą. Już dawno nie widziałem stawy, która skończyła się tak satysfakcjonująco. To musisz słabo prowadzić swoje sprawy, Mia. Nigdy nie widziałem, żeby szefowa wyglądała tak szczęśliwo. I mean, wiesz, też mi na uwadze, że często sprawy nie kończą się kompletnym wyzerowaniem winy, tak? No tak. Bardziej tak. Na zasadzie wnosi mu jak najniższy wymiar kary, tak? Wiadomo. A nie, że kompletnie skazujemy zupełnie inną osobę, lul. Nie, tak. Trzymaj się, Wąsiu. Trzymaj się. Jeżeli tak się cieszy, to... Ciekawe, jak się czuje Lary. To koniec mojego życia. Lary, masz się cieszyć, co się dzieje? O nie. Nie martw się o mnie, już niedługo będę martwy i mnie nie będzie. Super, czekaj, nie, znaczy źle, niedobrze. Przyznaj się, powiedziałeś na początku to, co myślałeś. Lary, jesteś niewinny, sprawa jest zamknięta. Znaczy, Marcin, no to jest jakby, to jest dużo takiego dialogu, gdzie tutorialowego typowo. To raz, a dwa, że i tak mamy tendencję do tego, żeby... Zatrzymywać się w jakichś momentach na jakieś pogadanki, takie na przykład teraz. Poza tym jednak te dialogi trzeba przetłumaczyć, no przeczytać, to też trochę zajmuje. Plus Sevika chwilę nie było. Yep. Podejrzewam, że jakby wszystko było bardzo ładnie, szybko zgarnie, to spokojnie w godzinę byśmy się owinęli. Mm-hmm. Lary, jesteś niewinny, sprawa jest zamknięta. Ale moja Cindy Windy, nie ma jej starej, nie ma. Lary, ona była... A, nieważne. Gratulacje, Harry, jesteś czarodziejem. Harry? Tak, ty. Widzę, że te nagłówki. Harry Watts, niewinny. Dzięki. Naprawdę dużo wam zawdzięczam. Nie zapomnę tego nigdy. Poświętujmy. Obiad, film? Ja stawiam. Jak stawiasz? A nie, skończę. Larry jest epicko wkurwiający w Investigations. W tej grze nie jest chyba nawet aż taki zły, taki po prawdzie. Hej, to ja ci... to ja tutaj wszystko zrobiłem. O, hej! Proszę, weźcie to. To prezent. Prezent? Dla mnie? Nie. To nie jest ten dowód. Właściwie zrobiłem dla niej ten zegarek. Jeden dla niej, jeden dla mnie. Prawda? Ty go zrobiłeś? Okej. Okay. Pamiętajmy o tym, za każdym razem myśląc o tym, że Larry Bass jest niedojdą życiową, on actually wziął i zrobił całkowicie działający zegarek z takiej statuetki. To musi coś znaczyć. Wiesz, jest sporo rzeczy, które można zrobić, jeżeli się rzeczywiście zechce przysiąść do tego na dłużej niż 2 minuty. Cóż, dzięki. Będę trzymać to jako pamiątkę. Yo, Nick. Możesz to uwierzyć? Tak byłem nią zauroczony. A ona... grała ze mną jak na cholernych skrzypcach. Czy to nie sprawia, że chcesz się płakać? Nie. Lary. Jesteś pewien? Przepraszam? Ja myślę, że naprawdę o tobie myślała na swój własny sposób. Nie musicie mi spouczyć, wszystko okej. Okay.
Nie, to nie jest tylko z poczucia, naprawdę. Prawda, Light? Czy nie masz czegoś, co chcesz pokazać swojemu przyjacielowi? Oni tak szybko niszczą ten żart, tak prawie tak szybko jak my. W sensie to grę słowną, right, right. Badge. Coś, co udowadnia, co ona o nim myślała? Ha? No tak, jasne. O czym to cholera ona mówi? O mojej odznace prokuratora. Prokuratora. Prokuratora generalnego. Prokuratora. W dupie. Jestem przyzwyczajony do investigations, cicho bądź. Ja wiem, że Majos jest super i tak dalej, ale... No. Odznaków nikomu. Odznaków. Wydaje mi się, że chodzi o tą statuę. Też mi się tak wydaje, ale spokojnie. W tej grze też będą odznakowniki. Tak. Zobacz na nie tyłary. Mogę się doczekać. Ewidentny dowód na to, że nie byłeś tutaj kimś tam losowym. Ha? Co z tym zegarkiem? To jest zegarek, który ty dla niej zrobiłeś, Lary. I zabrała go ze sobą, kiedy podróżowała. Cokolwiek, pewnie po prostu przyjęła zegarka i tyle. Naprawdę, i dlatego tak wzięła wielką, ciężką statuę. To jest dosyć ciężki zegar, żeby go tak zabrać na podróże. Cóż, myśl sobie o tym, co chcesz. Hej, Nick. Cieszę się, że poprosiłem cię, żebyś był moim prawnikiem. Naprawdę, dzięki. Mam nadzieję, że to sprawiło, że poczuł się chociaż trochę lepiej. Czemu to jest motka, Sylwio? Right? Mam nadzieję, że rozumiesz już, jak ważne są dowody. I pewnie zdajesz już sobie sprawę, że rzeczy zmieniają się w zależności od tego, jak na nie spojrzysz. No, bo Phoenix to taki prawnik Schrödingera. On raz patrzy w pudełko, a raz z pudełka. Ludzie też. Nie wiem, czy nasi klienci są winni, czy nie. Jedyne, co możemy zrobić, to uwierzyć w nich. Aby w nich wierzyć, trzeba wierzyć w samego siebie, kiedy wierzy we mnie. Jakoś tak. Right? Słuchaj, ucz się. Stawaj się silniejszy. Chcę, żeby Phoenix żył i się uczył. O nie. Nie zapominaj o tym, w co wierzysz. Nigdy. Cóż, nasza robota dobiega końca. Lecimy? Tak, tak mi się zdaje. Spójrz na kolację. Ja stawiam. Niesiemy teraz za niewinność Basa. Za niewinne dupy. Tak. Merał. A, skoro już mowa o Harem. Mówili, że to dzięki niemu stałeś się pewnikiem. Między innymi dzięki niemu. Ajajaj, Sebastian. Tak, przynajmniej częściowo. Będziesz musiał mi o tym jeszcze opowiedzieć. Może przy drinku? Little did she know. I w ten sposób dobiegła końca moja pierwsza sprawa. Lary poklepał mi prostach i powiedział: o stary, jak dobrze mieć przyjaciół. A jestem pewien, że nam nie zapłaci. Chyba, że wliczy mi to zegarek, który dał mi. Nie wiedziałem tego wtedy. Ale ten zegarek wkrótce miał stać w centrum kolejnego wypadku. I moja obietnica, aby powiedzieć szefowej więcej o mnie i Larym, stanie się jedną obietnicą, której nie będę w stanie dotrzymać. Tak, po sprawie na stream. Rise from the Ashes. 24-godzinny stream. Został dodany nowy epizod. Turn About Sisters. Możemy go już sobie w sumie zaraz zacząć, żebyśmy mieli taki mały setup na w przyszłą niedzielę mnie nie ma, to od razu mogę powiedzieć. Za dwie niedziele też mnie nie ma. O kurwa. Ale nie, za dwie niedziele jestem.
Za dwie niedziele jestem, za trzy niedziele mnie nie ma znowu. Czy za trzy niedziele mnie też nie ma? Tak, za trzy niedziele ciebie też nie ma. Okej. Okay. Dobrze, że się rozumiemy. Tak czy siak, co za pierwsza sprawa? To jest jak dla mnie idealny początek, idealny po prostu punkt wejścia dla człowieka, który jakby nie ogarnia, zagra w grę i... przewali tego Sowita, on jest łatwy, ale tam jak się uczysz podstaw, to już nawet takie zwycięstwo jest osiągnięciem. I jeszcze ta walona muzyka, ten corner. Do dziś dzień jeden z najlepszych persutów w serii. Holy shit. Ej, przynajmniej tutaj nie masz szans się pierdolić tak, jak ja to zrobiłem na Duel of the Sins na pierwszej sprawie. No właśnie tak samo, ja nie pamiętam, prawdopodobnie na forum pewnym jednym się dowiedziałem o Ace Attorneyach. Zresztą pewna jedna osoba, z którą wtedy rozmawiałem, miała awatar z pewnej postaci z czwartej gry w serii wtedy na Skype'ie. Co nie, Shinji? Ja nie wiem. Więc... i wtedy był popularny ten Objection Maker. Zresztą chyba nawet teraz jest znowu. Więc stąd też wiedziałem. Aż teraz to chyba cały ten... do robienia całych spraw, a nie tylko jakichś objectionów. Tak, Shinji miał Turistin na awatarze. Tak. Także po tym, ja bym ciekaw z Grand Fury zostaje taki, ja pierdol, ale to jest zajebiste. No po prostu jest tak skonstruowana ta pierwsza sprawa, że no... I w ten oto sposób Sebesi wybrał swój kierunek studiów. Tak. Ja miałem Manfreda. Dobra. Także zacznijmy szybko sprawy, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Bring, bring. Halo? Maja? Ej, Maja, to ja. Mia, to tam. Ale się nie odzywasz. Wybacz, byłam zajęta. Jak leci? Jestem samotna i to wszystko twoja wina. Tak, proszę sobie. Super. Właśnie się przyzwyczaiłem mieszkać na swoim. Nie o to słyszeć. Właściwie to dzwonię, bo mam do ciebie prośbę. Kiedy jeszcze była postać, nie wiem, co sugerujesz. Pójdź na to tak. Przynajmniej nie było to tak złe jak czwarta sprawa z szóstki. Yikes. Nie żebym szkalował, ale czwarta sprawa w szóstce jest absolutnie chujowa. Prawie tak złe jak Yokaje. Tak wiem, mam przychować dowody, tak? Bez tego jak zawsze. Jest sporo zamieszania w związku z nadchodzącą sprawą. Po prostu nie czuję się bezpiecznie, żeby trzymać dowód tutaj. Jasne. Co tym razem to ma być? Nie jest to kozła, po prostu spierdolił mi jedną z moich ulubionych postaci, nic takiego. Ty no, nie wiem na ile ty się orientujesz w tamtej sprawie. To znaczy ale ja... To... Ja to, wiem... co oni tam zrobili z Ateną, to jest ja pierdolę. Shinji, wiem, pisałeś o tym dosyć szeroko, jak przechodziłeś tę sprawę. Mogę o tym mówić bardziej niż o Setsunie. O, nie. To zegarek. Zegarek. Tak. Wygląda jak ta tatua myśliciela. I mówi ci godzinę. Myślę, że ci się spodoba. Lubię jak zabawki. Jestem już małym dzieckiem, wiesz? Siostro. Tak, tak, wiem. Wiesz doskonale, że tutaj żartuję. Swoją drogą, też byś wiedziała, że zegarek obecnie nie mówi. A? Nie działa? No, bez nadzieja. Musiałam wyjąć mechanizmy, wybacz. Umieściłam w środku pewne dokumenty. Menty! To te dowody? A cóż, jest szansa, że
Tak się może okazać. Wydaje mi się, że w ogóle to jest dymek dialogowy Mii, a nie Mai. Też się tak wydaje, ale... Dźwięk był... What? Czemu taki klasy? Czy to nie jest TV Tropesów? A nie wiem w sumie. Bo to mogą być takie tropy, po prostu. Znaczy, nie kojarzę akurat takiego podziału. A, sama... Możesz powiedzieć, gdzie się dobiera, gdzie się odbieram tej odebrać? Będę przed dostawowym. Do tego czasu. Okej, się dostał, ale... Kup jakąś kolację, coś dobrego. Na przykład... Burgery! Moje ukochane burgery! Eat your hamburgers, Maja. Tak, tak. Pójdziemy tam, gdzie zawsze. Hej! Mowa stoi! Okej, okay, zobaczymy się, co? Damy z burgerkiem. Tak, będę czekać, Maja. Burgrameny. Rozmowa nagrana. 5 września, 9.27. Nad rano. Ranem. Nad ranem? Rano, no. Znaczy wiem, że niektórzy mają taki typ życia, że dla nich to będzie 9.57 nad ranem, ale... Ale jesteśmy... Mamy 5 września, a 8.57 wieczorem. Kancelaria prawnicza Fay & Co. Cindy wróciła pod koniec lipca, tak. Mieliśmy drobny time skip tam. Nie da. Ponad miesiąc. A teraz pani Fay, wezmę to co moje. Dokumenty. Przepraszam, ale nie mogę dać czegoś, czego nie mam. Pani Fay. Kiepski z pani kłamca. Widzę je przecież tam. To musi być myśliciel, który poknął te dokumenty. Skąd może pan o tym wiedzieć? Ho. Nie jest pani świadoma mojego pochodzenia? Widzi pani, zbieranie informacji to mój biznes. Powinnam bardziej uważać. Ho. Droga pani Fay, tak bardzo mi przykro. Ale bałem się, że muszę poprosić jeszcze jedną rzecz. Twoją wieczną ciszę. Żegnaj, pani Fay. Nie wiem, jak można tak zrzynać. I wykorzystywać w kółko tę samą broń morderstwa. Najlepsze salony meblarskie. Red and white. Red, white, blue. W ogóle? Czekaj, bo już się gubię, czy wszystkie Saturny miały takie... W sensie tak jawnie pokazywały w tych kascenkach na początku, kto co je jak. Nie, chyba. Właśnie też mi się wydaje, że nie zawsze, że niektóre stawy rzeczywiście, ale... Mam wrażenie, że to jest taki bardziej jednak relikt tych wcześniejszych. Cześć, Krystian! Cześć, Krystian! Co za moment na wejście. Energia wielkiego chuja. O, jestem spóźniony. Ha, to dziwne. Zdaje się, że szefowa poszła beze mnie. Tak, na długi świat. Powiedziała, że jej siostra przychodzi, więc powinniśmy wszyscy iść na kolację. Co to za zapach? Krew? Mia! Może jest w jej biurze. No to idziemy. Chodziłem o flagę Holandii. Ten zapach. Krew. Już mam na Jogarda. Czego? Devil May Cry reference. Nie znam się. Siostro. Ktoś tu jest. Czy to remaster pierwszej części? Efektywnie. Nawet nie powiem, że... No ja w sumie to by pasowało pod remaster, ale tak. To jest ta wersja, która jest na telefony i na Steamie.
Ogólnie cała pierwsza trylogia jest w ten sposób zremasterowana. Jep, jep. Czwarta część już nie, z tego co wiem. Szefowo? Szefowo? Szefowo! What am I fighting for? Kim jesteś? Nieznajoma zemdlała. Położyłem ją na kanapie w biurowej. Wróciłem do szefowej, gdzie leżała pod oknem. Która leżała pod oknem. I ciało było dalej ciepłe. Mogłem je poczuć, kiedy trzymałem ją za ramię. Następnie aż za szybko zaczęło to zanikać. Póki nie stała się zimna. To jest moment, kiedy zrozumiałem, że nie dostanie swoich burgerów. Szefowo. Mam nasz pierwszy segment śledczy. Jej! Mamy lupę. Tutaj będę używał myszki, bo wygodniej. Mamy podświetlone na żółto rzeczy, które możemy zbadać, więc to tyle fajnie. Późniejsze części od 3DS-owych zaznaczają w ogóle ptaszkiem miejsce, które już się zbadało. Obczaj te cyce. Czekam. Okej. Szefowo. Ciężko ją tak widzieć, a jeżeli są tu jakieś wskazówki. Zostało, że uderzona w głowę tępym przedmiotem. Prawdopodobnie zginęła natychmiastowo. Bronią zabójstwa musiał być leżący obok niej myśliciel. Zgaduję, że to jest bardziej na zasadzie, że po prostu jak najeżdża, to się zmienia kolor kursora, jak klika, to coś sprawdza. Aha. Obok ciała szefowej są jakieś szklane odłamki. Muszą być to części tej szklanej lampki, która leży tam zniszczona z tyłu pokoju. Nic innego, co to wyglądałoby tutaj jak wskazówka. Kawałek papieru. Musiał wypaść mi z ręki. Co to może być? Znaczy, żeby lupą poruszać, no to myszką po prostu rusza, no. Tak, klikam na lupę i przyciągam ją myszką. W sensie klikam na ekran po prostu. Znaczy, czekaj, musisz kliknąć, żeby poruszać? No, jak klikam, to ona się pojawia tam, gdzie kliknę. Ale wiesz, jak ruszam samą myszką, to ta lupa się nie rusza. To dziwnie. Kliknij na żaluzję, dostajesz monomonetką. O nie, chyba po twarzy. A, bo mogę ten przewijać między... Znaczy nie, tak się zastanawiam, czemu w ogóle musisz kliknąć, żeby ruszać. To mnie zastanawia najbardziej. Okay. Dziwne sterowanie, nie... Nie będę kwestionował. Na tym skrawku w papieru napisane jest słowo, krwią. Maja? Czy Mia to napisała? Ten kawałek papieru jest jakimś paragonem ze sklepu, datowany na wczoraj. Paragon dodany do akt sprawy. Zobacz sobie, że kursor to palec. Ja wiem, że leniwe polecy z telefonów, ale... Wydaje mi się, że starczy już tutaj myszkowania. Lepiej wezwę policję. I odkryję, co tutaj robiła ta dziewczyna. Okay, back, move. Wracamy na korytarz. Ta dziewczyna, gdzie ona poszła? Położymy ją tam na tej kanapie. O-o. Mam nadzieję, że nie uciekła mi. Jajps! Nie strasz mnie tak. Przepraszam, ale kim jesteś? W porządku. Pracuję tutaj. Maja. Maja Fej. Napis 7... 6-0-U na ścianie łazienki. Czemu 6? Maja... Fej? Maja? Więc Mia napisała imię tej dziewczynki. Dziewczyny, w sumie, bo ona ma 18 jakieś lat.
Może powinien jej pokazać ten paragon. Nigdy nie myślałem, że będzie użytek dla takich dowodów poza salą sądową. Płynne ostatnie słowa. Przepraszam, ale nigdy tego nie widziałem wcześniej. Ajajaj, myślałem, że odznaka wywrze większe wrażenie na niej. No cóż. Kurczę! Jak mogła nie widzieć wcześniej odznaki? Nigdy nie widziała swojej siostry w pracy? Spajty wydaje się taki dziwny. No kwestia przyzwyczajenia to na pewno, bo wcześniej zamiast takich bardziej gładkich miałeś piksel na pikselu. Przed tym jak Mia umarła, napisała wiadomość jej własną krwią. Napisała to na odwrocie tego paragonu. Moje imię! Dlaczego? Dlaczego miała napisać moje imię? Proszę, uspokój się. Dlaczego siostra napisała moje imię? O-o. No to teraz zrobiłem. Lepiej się pospieszę i wezwę policję. To prawie jakby to powinna być pierwsza rzecz, co się robi. Zdaje się być szokowana, ale nie chcę jej przeszkadzać, ale muszę wiedzieć. Przepraszam. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Przepraszam, pokój był ciemny. Siostra... Więc już była martwa. Więc ty jeszcze jesteś szefowej... Siostro, jestem jej moczą siostro. Mamy już ją w profilach w ogóle. Jep, Maja Fey. Tak. 17 lat. To się zgadza. Poundband. Byłaś tutaj w odwiedzinach? Tak późno w nocy? Tak. Powiedziała, że chciała, żebym przechowała dla niej jakieś dowody. Dowody? Tak. Chodziło o ten zegar. Myśliciel. Okej. Okay. Czy mam wrócić do biura? No, masz wezwać policję. A, tu jest telefon. Owszem. Jasne, lepiej wezwać policję. Ha? To zabawne. Brakuje jakichś śrubek na odbiorniku. Tak jak ktoś był w połowie jego rozbierania. Policja? To może być twoja postać. Może być moja postać? Tak. Proszę przyjść szybko! Co to było? Ktoś krzyczał zza okna? Tak. Tak, to twoja postać. Fabuła. Patrzy prosto na mnie. Trzyma w jej dłoni telefon. Dawaj tę lupę! Hojne dojce. Mami Milkers. Jak to natura nie znosi próżni. Nie. Policja. Zdaje się, że jadą w tę stronę. Po to właśnie chciała dzwonić. Cyckowe dapsy, czekam. Aż cyckowe dapsy. Stać, policja. Wracasz do chłodni jailu? Okej, okay, jestem detektyw Dick Gumshoe. W porządku? Gumshoe? To dziwne imię. Widzicie, dostaliśmy zgłoszenie z budynku naprzeciwko. Jedna osoba ja mówiła, że widzieli morderstwo. To musiała być ta kobieta, którą widziałem. Ale w razie nie chcę, żebyście się ruszali ani na krok, okej? Okay? Świetnie. Po prostu świetnie. Maja. Chwila, ona by nie... Nie. Wow! Przepraszam bardzo! To słowo Maja napisane tutaj coś dla siebie znaczy? Moje imię... Co?
No, widzicie, tu ofiara napisała to tutaj notatkę jej własną krwią. Z jej ostatnim oddechem napisała imię zabójcy. Zabójcy? Ale... Sprawa skończona. Jedziesz z nami na posterunek, paniusiu. To? To było szybkie. Młodsza siostra Mii, Maja, została aresztowana na miejscu. A potem rodzina dziwi mi się, że tak rzadko zajeżdżam do domu. Zabrano mnie na przesłuchanie i nie wypuścili mnie do następnego ranka. Zamykały mi się oczy, ale nie mogłem zasnąć. Siedziałem, czekając, aż w areszcie zaczęły się godziny dla odwiedzających. Musiałem porozmawiać z Mają, tak szybko jak to możliwe. Jaki wkurwiony policjant. Ażbym był wkurwiony, jakbym musiał tylko siedzieć, znaczy się stać i czekać przy drzwiach. Wow. Najnudniejsza robota. Biedna Maja jest tutaj zamknięta jak zbrodniarz. Ciekawe, dlaczego? Pokażcie mu bacz na pocieszenie. Pan, prawnik. Dzień dobry. Dzień dobry. No, na taką zmęczoną. Czy będzie pan moim adwokatem? Cóż, o tym chciałem z tobą porozmawiać. No, to zależy od ciebie, I guess, jak chcesz. Lepiej to powiem prosto z mostu. To zależy od ciebie. Ode mnie? Tak. Nie wydaje mi się, że to jest coś, o czym ja powinienem decydować. W końcu to ty tu jesteś w opałach. Nikt mi nie uwierzył, prawda? Nawet pan, kiedy znalazł mnie pan w biurze, wyglądał pan, jakby pan myślał, że to ja zabijam. Czy naprawdę tak na nią patrzyłem? Nie, nie, nigdy o tym nie pomyślałem. No, w porządku, rozumiem. I... słyszałem o panu. Co mi słyszałeś? Rozmawiałem z moją siostrą któregoś dnia. Dzisiaj była pierwsza rozprawa mojego młodszego kolegi w pracy. A, naprawdę? Jak poszło? Niesamowite przedstawienie. Szczerze, byłam strasznie podekscytowana. Już jakiś czas. I co? Wszystko poszło i tak, co? Jest genialnie, owszem. Jeden z tych, którzy wsieją strach w sercach słuchek i w ogóle. Jedna, czego mi brakuje, to doświadczenie. Brzmi całkiem fajnie. Jak padnę w problem, w kłopot, to będę wiedziała, do kogo się udać. No nie wiem, Maja. Może lepiej zaczekać, dać mu tak ze 3 lata. Chyba, że chcesz być uznana winną. Wow, dzięki, Mia. Jak przynajmniej mówię. Przepraszam? Nie chciałem pana obrzucać jakimiś złymi słowami. Że chodzi o 3 lata doświadczenia po prostu. 200 lat doświadczenia. O nie! Nie! 200 lat zbiorczego doświadczenia. Nie, w porządku. To zdaje się, że to prawda, ale... Nie mogę po prostu tutaj siedzieć i przyglądać się. Kiedy pomyślę o sobie, która zrobiła to mi... Nie. I to jest dobry moment, żeby skończyć na dzisiaj. To jest dobry moment, żeby skończyć na dzisiaj. Potwierdzam. Yep. I ja bardzo grzecznie będę wracał do weekendowej roboty. Także co, to by było na tyle. Widzimy się... Nie, za 2 tygodnie? Tak, a ja jeszcze będę we czwartek ogrywał Oriego, także... Aha. Grali dla was Seversi i... Shinji. Trzymaj się ciepło.
Cześć.